Dzisiaj obchodzimy Święto Stali, to jest 75 lat. Zaprosiliśmy kluby, między innymi pod Beskidzie. Stal Mielec, myślę, że się kojarzy ta firma już kibicom, nie tylko z Mielca. No, po takim ciężkim okresie, gdzie Stal grała na tych tabelach i tych ligach niższych, no, próbujemy teraz od 2 lat troszkę odbudować tą markę. Na razie utknęliśmy w drugiej lidze, ale myślę, że pomału będziemy dążyć do tego, żeby jednak te wyższe ligi zaliczyć. W tej przerwie na reprezentację, w tym okresie dwutygodniowym, chcieliśmy zachować rytm meczowy, dlatego wczoraj sparing z GKS-em Bełchatów. Natomiast dzisiaj niektórzy zawodnicy z pierwszego zespołu oraz większość drugiej drużyny miała możliwość sparowania z zespołami, które uczestniczyły w turnieju Masity, z Pogonią Lwów oraz ze Stalą Mielec. Na pewno te sparingi dały nam taki obraz tej kadry drugiego zespołu, zaplecza ekstraklasy i to był taki cel numer jeden. Kilku zawodników bardzo fajnie się zaprezentowało, a więc potwierdzili swoje aspiracje do gry ewentualnie w pierwszym zespole. Turniej przebiega spokojnie. Myśleliśmy, że jednak ta frekwencja będzie większa, ale wczorajsza wycieczka do Tarnobrzega na derby w takim licznym składzie, myślę, że osłabiło dzisiejszą frekwencję. Ale teraz na te końcowe minuty czy godziny turnieju kibice się schodzą. Wręczenie pamiątkowej koszulki od pana przedstawiciela zespołu Podgórski Bielsko-Biała. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dobry pomysł, żeby nie strzec. Czy nie był to mecz czysto towarzyski, tylko miał on swój cel i chłopaki grania 100% dzisiaj? No na pewno, bo taka jest natura sportowca zawodowego, który niezależnie czy to jest turniej, czy to jest sparing, musi grać o najwyższe cele. Celem było zajęcie dzisiaj pierwszego miejsca. Niestety w pierwszym meczu nie wygraliśmy. Drugi mecz o wiele lepiej wypadł, dlatego połowicznie jesteśmy zadowoleni, ale tak naprawdę cieszymy się, że bez kontuzji wracamy do Bielska.